Otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Sąpolnie. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady, umożliwia przeprowadzanie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam przybyłych panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana Romana Bednarka. Witam panie i panów sołtysów. Witam radnego powiatowego pana Waldemara Marciniaka oraz wszystkich innych gości zebranych na sesji. Porządek obrad dostali państwo w swoich materiałach. Czy ktoś? Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, bardzo proszę o poszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał. Pierwsza to jest uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. I bardzo proszę o wprowadzenie jej w punkcie 8. I drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w punkcie przed punktem odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje. Dobrze, to będzie punkt w sumie 15. A jeden się przesuwa, 14, chyba 15. Ale jedną dodaliśmy w punkcie 8, przesuwają się o jeden numer, ostatnia będzie miała 14, 15 będzie. I potem będzie 16, 17 i 18. Dwa przybyły. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tych dwóch projektów uchwał do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie 15 radnych za. Punkty zostają wprowadzone. Punkt drugi porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 21. i 22. sesji Rady. Protokoły wyłożone były w biurze Rady. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zastrzeżenia? Już nie, nie widzę. Przyjmujemy przez aklamację. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, w zakresie inwestycji i zamówień publicznych zawarłem umowę z wykonawcą, firmą, przedsiębiorstwem budowlanym Anbud z Konina na przetarg na kompleksowy remont dróg na terenie miasta i gminy. Wartość tej umowy to 360 871 złotych 88 groszy. Termin wykonania 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Roboty już się rozpoczęły. Wybraliśmy również najkorzystniejszą ofertę na przebudowę dróg gminnych, szczególnie to chodzi o drogę w Ośnie Górnym, długość tej drogi 1053 metry. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo drogowe Drobit z Brzezińskich Holendrów w gminie Krzymów. Cena tej drogi to jest 289 845 złotych 56 groszy i gwarancja, która była wymagana w przetargu, 72 miesiące. Zawarłem również dwie umowy na budowę pierwszego etapu placu zabaw w Sycewie. Wygrała firma Zbychtrans Zbigniewa Bilskiego z Lubstowa. Kwota tej inwestycji to 18 100 zł, termin wykonania 15 lipiec. I druga umowa na wykonanie wiaty rekreacyjnej w Lubstowie wygrała firma Makrobud ze Smulnik, gmina Ślesin. Kwota tej wiaty 26 350 zł, termin wykonania 15 lipiec 2016 roku. W zakresie planowania przestrzennego wydałem dwie decyzje o warunkach zabudowy. Wszczęliśmy postępowania dla kolejnych 8 wniosków. Wydałem 9 zaświadczeń o przeznaczeniu działek lub zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planów miejscowych o warunkach zabudowy i nadałem 3 numery porządkowe nieruchomości. W zakresie drogownictwa wydałem dwie decyzje dotyczące budowy zjazdu indywidualnego z drogi gminnej. Podpisałem również umowę na wykaszanie poboczy z przedsiębiorstwem usług komunalnych w Sąpolnie. Są to dwa wykaszania jeszcze w tym roku na łączną kwotę 19 200 zł.
powiem dlaczego umowa, bo już taka umowa była podpisana wcześniej, tylko tą umowę tamtą zerwaliśmy, aby były trzy wykaszania. Jedno wykaszanie zamieniliśmy na wycinanie rowów i poboczy, które będzie realizowane przez spółdzielnię socjalną. Także zakład komunalny będzie wykaszał, bo ma do tego sprzęt i możliwości, a spółdzielni powierzyłem obowiązki wycinania zakrzaczeń na rowach i drogach gminnych. I zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę stałej organizacji ruchu w Sąpolnie na ulicy Kościelnej wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawcą tego planu będzie pan Roman Urbaniak z Konina, wartość zadania 1968 zł. Jest to podyktowane tym, że na ulicy Kościelnej państwo Kasprzak rozbudowują swoją działalność gospodarczą i jest tam konieczna przebudowa istniejących miejsc parkingowych, które są na ulicy Kościelnej, bo one w tej chwili kolidują z wjazdem, który jest w planie zagospodarowania przestrzennego przygotowany dla państwa Kasprzaków. W zakresie podatków i opłat lokalnych wystawiono dwa pozwy o zapłatę czynszu mieszkaniowego wraz z mediami na kwotę 4628,87 zł. Wystawiłem 25 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconego podatku rolnego na kwotę 3658,43 grosze i wystawiłem 8 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości na kwotę 24 908 zł. Wystawiłem dwa tytuły wykonawcze z tytułu niezapłaconego podatku leśnego na kwotę 99 zł. Wystawiłem również 8 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 1501,84 grosze, 64 wezwania do zapłaty z tytułu opłaty rezerwacyjnej na kwotę 5200 zł. Wystawiłem 57 wezwań z tytułu opłat medialnych na kwotę 9759,15 zł. 55 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego na kwotę 19215,35 zł. I 7 upomnień z tytułu podatku nieruchomości od osób prawnych na kwotę 6842 zł. W zakresie sportu rozliczyłem dotacje dla Gminnego Klubu Sportowego w Sąpolnie na organizację współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w piłce nożnej na kwotę 6613,49 zł. W zakresie gospodarki gruntami wydałem 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. Wszczęliśmy jedno postępowanie dotyczące podziału nieruchomości. Oddaliśmy użyczenie zabudowaną działkę położoną w Sąpolnie o powierzchni 0,2617 hektara dla spółdzielni socjalnej Nasza Przyszłość. To jest działka po nieistniejącej już oczyszczalni ścieków na osiedlu 500-lecia. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obrębie Biele. Są to działki podinwestycyjne położone przy obwodnicy obok jeziora na Puszczy. Przetarg ustalono na dzień 19 sierpnia 2016 roku. Podaliśmy do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Sąpolni przy ulicy Świętej Barbary, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy tego lokalu. Wydałem zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Uczestniczyłem również w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Samorządu Terytorialnego w miejscowości Trzebaw. I tutaj taka informacja jeszcze z tego spotkania. Jesteśmy członkiem tego stowarzyszenia od wielu lat. To jest tak popularny WOKiS. Płacimy składki na uczestnictwo w WOKiS-ie, w tym stowarzyszeniu, i przedstawię państwu takie zestawienie, tylko krótko. Gmina Sąpolno wpłaciła na rzecz WOKiS-u składkę wynikającą ze statutu w kwocie 10 500 zł. Z tego na szkolenia WOKiS przeznaczył 7 859 zł. Przeszkoliliśmy dzięki WOKiS-owi 106 osób i średni koszt szkolenia wyszedł 74 zł 14 groszy. Powiem dla porównania, najdroższe koszty gmin, które są
to jest 246 zł 3 grosze. To jest gmina, która miała najgorszy wynik w tym, a najlepszą gminą w pozyskiwaniu właśnie tych szkoleń jest gmina Czerniejewo, której koszt jednego szkolenia na osobę wyniósł 13 zł 50 groszy. A jest to gmina, która do WOKIS-u wstąpiła w ostatnim czasie. Ona wpłaciła bardzo małe składki, a już przeszkoliła praktycznie sobie cały urząd. Także dlatego jest taki wynik. A średni wynik dla wszystkich gmin skupionych w WOKIS-ie to jest kwota 85 zł 8 groszy. A my mieliśmy, przypomnę, 74,14, a więc jesteśmy troszeczkę lepsi niż średnia. Powiem Państwu, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tych szkoleń WOKIS-owskich, ponieważ średni koszt ogólnie w tej chwili na rynku szkoleń to jest kwota około 300 zł. Także WOKIS stara się bardzo. Z informacji od pracowników też mam taką, że są zadowoleni z merytorycznych podstaw tych szkoleń i bardzo chętnie nasi pracownicy na te szkolenia jadą. Przypomnę, przeszkoliliśmy 106 osób. Wracam do informacji. Praktycznie już wszystko, proszę Państwa, przedstawiam, tylko jeszcze informacja, że w okresie międzysesyjnym do urzędu wpłynęły 293 pisma. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję w punkcie trzecim. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja Przewodniczącego Rady. Do Biura Rady wpłynęły dwa takie może pisma. Pierwsze to jest od Koła Gospodyń z Marcianek. Do 27 czerwca bieżącego roku Koło Gospodyń Marcianki prosi o wsparcie finansowe na wysyłanie SMS-ów. Z tego wsparcia Panie by kupiły karty telefoniczne na najpopularniejsze koło gospodyń w Wielkopolsce. Na dzień 21 czerwca bieżącego roku to koło zajmuje na razie pierwsze miejsce. Także będzie tutaj lista, jeśli ktoś by chciał wesprzeć. I drugie pismo jest od burmistrza miasta Sąpolno. To jest odpowiedź na pytania i pismo radnych. Odpowiadając na pismo z dnia 10 czerwca 2016 roku, informuję jak niżej. Punkt pierwszy, odpowiedź pierwsza praktycznie. Fundusz Obywatelski dla mieszkańców miasta Sąpolno zaproponuję do zatwierdzenia Radzie Miejskiej Sąpolno w roku budżetowym 2017. Odpowiedź druga. Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych została złożona do WZW rejonu dróg wojewódzkich w Kole. Po uzyskaniu akceptacji i pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej. Odpowiedź trzecia. Na budowę sali widowiskowej w Sąpolnie w roku budżetowym 2016 nie ma zaplanowanych środków budżetowych na wykonanie wyżej wymienionego zadania. Odpowiedź czwarta. Kanalizacja miasta Sąpolno została wykonana na terenie około 95% powierzchni miasta. Opracowana jest dokumentacja na wykonanie przełącza kanalizacyjnego w rejonie po byłej stacji PKP na ulicy Kolejowej. Odpowiedź piąta. Remont chodników rozpoczniemy po wykonaniu umowy dotyczącej remontu dróg gminnych. Odpowiedź szósta. Kwota nadwyżki budżetowej z 2015 roku oraz z lat ubiegłych zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce deficycie RBNDF wynosi 3 987 644 zł i 75 groszy. W tym za rok 2015 2 427 308 zł, lata ubiegłe 1 560 336 zł. Odpowiedź siódma. Środki pozostałe na rachunku bankowym na koncie 2015 roku to łączna kwota 5 139 228 zł. To jest rachunek bieżący 4 862 1108 zł oraz rachunek wydatków niewygasających 277 120 zł. Odpowiedź ósma. Stan konta gminy Sąpolno zgodnie z WB numer 113/2016 na dzień 10 czerwca 2016 roku wynosi 1 808 804 zł 88 groszy. Do wiadomości Przewodniczący Rady. Więcej nic nie wpłynęło do Biura Rady. Punkt piąty porządku obrad. Pytania, wnioski, interpelacje radnych. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę o podniesienie ręki.
proszę, radny Bartosik. W celu uzupełnienia może odpowiedzi, na które otrzymaliśmy od pana informacje. Pytanie trzecie brzmiało, kiedy rozpocznie pan budowę sali widowiskowej, a dowiedzieliśmy się tylko, że nie ma przewidzianych środków w budżecie na rok bieżący, o czym myślę, że chyba radni doskonale wiedzą. Natomiast pytanie brzmiało, kiedy zamierza pan rozpocząć budowę? I tak samo punkt czwarty odnośnie, kiedy zamierza pan rozpocząć dalszą kanalizację. Również zdajemy sobie sprawę z tego, że większość miasta jest skanalizowana, a kiedy rozpoczną się dalsze prace, choćby nawet wspomniane na ten odcinek przy ulicy Kolejowej, gdzie dokumentacja jest już przygotowana od ponad 2 lat. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz, proszę. Zupełnie odpowiedź. Powiem, że nie mogę dzisiaj określić daty rozpoczęcia budowy sali. Sami państwo znacie koszt rozpoczęcia tej inwestycji. Także proszę mi tutaj, nie mogę po prostu, taka jest moja odpowiedź. Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć o dacie rozpoczęcia dalszego etapu budowy sali. Rozpoczęcie budowy kanalizacji również dzisiaj odpowiedź podobna jak o sali. Startujemy w programach, walczymy o środki na wielką, największą inwestycję w tej chwili w zakresie kanalizacji, a więc likwidacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie, i to jest nasz priorytet. Nie będziemy w tej chwili angażować środków w tym temacie i robić tutaj w Sąpolnie. Wiem, że jest dokumentacja i ona na pewno nie przepadnie, rozpoczniemy, ale czekamy na rozstrzygnięcia, proszę państwa. Też nie będę państwu deklarował daty rozpoczęcia kanalizacji, dopóki nie będę znał rozstrzygnięcia tutaj tego zadania, tego przetargu, nie przetargu, tylko rozstrzygnięcia wniosku na złożonego na budowę kanalizacji w Mąkolnie. I jeszcze odpowiem, bo nie było pytań w tym momencie, ale na komisji były pytania panu Piaseckiemu, pani Brzoska Monika dostała telefon do pana radnego i się zgłosi osobiście w sprawie przygotowania zgody na wniosku na wycinkę drzew w Lubstowie. Pani Imbiorkiewicz udzieli odpowiedzi dotyczącej lokalu do sprzedaży, pan Chmielewski w bloku. Myślę, że na tą chwilę to wszystkie odpowiedzi, które chciałem państwu udzielić. Następne będą w punkcie odpowiedzi na pytania, wnioski. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie 5. Punkt 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sąpolno za 2015 rok i informacją o stanie mienia komunalnego. Podpunkt 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sąpolno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym. Dokumenty te dostali państwo, zapoznali się z nimi, opinia jest pozytywna. Także przechodzimy do podpunktu 2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez burmistrza miasta Sąpolno sprawozdaniu z wykonania budżetu Sąpolno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinię tą mają również państwo w swoich materiałach. Przeczytam tylko sentencję. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Sąpolno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku w składzie przewodnicząca Renata Konowałek, Leszek Maciejewski, Józek Goździkiewicz. O przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Sąpolno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wyraża opinię pozytywną. Całość mają państwo w swoich materiałach. Myślę, że nie ma sensu czytać, a to jest obszerne pismo. Podpunkt 3. Dyskusja. W tym momencie otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę o zgłaszanie się. Przypomnę, że to wszystko było na komisjach, także wszyscy, myślę. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję w podpunkcie 3. Podpunkt 4.
głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przedstawionym sprawozdaniem, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, 15 głosów za, jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad, udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Sąpolno za rok 2015. Podpunkt 1. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sąpolno za rok 2015. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 1 przez 2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sąpolnie z 25 maja tego roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sąpolno. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sąpolno za 2015 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia gminy Sąpolno, Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2015 rok i wnosi do Rady Miejskiej w Sąpolnie o udzielenie Romanowi Bednarkowi, burmistrzowi miasta Sąpolno, absolutorium za 2015 rok. Dziękuję. Dziękujemy panu Szkudlarkowi za przeczytanie. Uzasadnienie mają państwo w swoich materiałach, jest obszerne, także nie ma potrzeby, myślę, odczytywać. Podpunkt 2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sąpolno z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Mają to również państwo w swoich materiałach. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sąpolno z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony zarządzeniem nr 4/2016 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku w osobach pełniącym kontrolę członkowie Zofia Lecka, Józef Goździkiewicz stwierdza, że biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sąpolnie o udzielenie burmistrzowi miasta Sąpolno absolutorium za 2015 rok został należycie uzasadniony. Podpunkt 3. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Sąpolno za 2015 rok. Projekt uchwały mają państwo w swoich materiałach, zapoznali się z nim. Przechodzimy teraz do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Sąpolno za 2015 rok. Kto z państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za, 3 wstrzymujące. Uchwała zostaje podjęta. W tym momencie pozwolę sobie pogratulować panu burmistrzowi.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium w imieniu własnym. Przede wszystkim w imieniu własnym, ale również w imieniu pracowników, którzy się do tego przyczynili, bo to oni zrealizowali budżet gminy Sąpolno. Ja byłem tylko pomysłodawcą projektu uchwał, następnie organem dozorującym, ale to przede wszystkim pracownicy urzędu wykonali swoją pracę na piątkę. Dziękuję za to absolutorium po raz pierwszy moje, takie od początku do końca moje, bo jak przypominacie sobie w tamtym roku również dziękowałem Andrzejowi Kosowskiemu, bo to było absolutorium dla niego, za jego wkład w pracę w roku 2015. Rozumiem również niejednogłośność tego głosowania, bo nie wszyscy muszą być zadowoleni z pracy burmistrza. To jest dobre, proszę Państwa, że macie odwagę, macie swoje zdania, wyrażacie je. Myślę, że to jest również kolejny powód do tego, abym jeszcze bardziej intensywnie pracował, aby następne absolutoria były oceniane już w 100%. Myślę, że jesteśmy w stanie tak pracować, aby za rok móc tutaj z uśmiechem na twarzy podnosić ręce w 100% za udzieleniem absolutorium burmistrzowi, ale przede wszystkim pracownikom. Proszę Państwa, wchodzimy w różne okresy naszej historii gminy, bo z jednej strony trzeba się cieszyć, że korzystając z środków unijnych wchodzimy w ten okres, gdzie gmina nasza będzie uzyskiwała dodatkowe punkty za niższy dochód, ale jakaż to jest pociecha, skoro ten dochód jest niższy, bo zeszły nam dochody z kopalni cały czas i są coraz niższe, a więc tutaj nie wiadomo, czy się cieszyć, czy nie. Na pewno pozytywne jest to, że startując w konkursach o pozyskiwanie środków unijnych, my będziemy na bardziej równych prawach z innymi naszymi sąsiadami. Dziękuję Wam, koledzy radni, bo jesteśmy już kolegami od kilkunastu lat, za to, że w dalszym ciągu ufacie mi, że rozmawiamy z sobą, że nasze komisje są bardzo czasami burzliwe, ale myślę, że po każdej komisji wychodzicie Wy i ja jako przyjaciele i koledzy. Myślę, że nie ma tutaj powodu do tego, abyśmy się obrażali na siebie personalnie. Każdy z nas walczy o dobro czasami swojego mniejszego lub większego kręgu wyborczego. Ja mam obowiązek dbać o scalenie Waszych tutaj próśb, interpelacji, wniosków, czasami krytycznych, zebranie to w jedną całość i reprezentowanie tej gminy przed Wami, przed społecznościami innych gmin, powiatów, województwa. Bardzo dziękuję sołtysom za wyrozumiałość, bo jesteście najmniej słyszalni tutaj na sesjach, ale dbacie o swoje tereny i również w dużej mierze Wasze głosy przyczyniają się do tego, że nasza gmina się rozwija. Patrzę na Panią Anię, która nie wierzy w to, co mówię. Pani Aniu, Lubstów również jest brany pod uwagę. Tak jak wszystkie inne, staram się sprawiedliwie dzielić tym, co posiadam. Czasami moje możliwości posiadania są zbyt małe w stosunku do Waszych potrzeb. Także tutaj proszę o wyrozumiałość, bo sołtysów mamy 22 plus przewodniczący samorządu mieszkańców plus 15 radnych. Także naprawdę ja wielokrotnie jestem świadomy tego, że moje możliwości finansowe, czasowe są zbyt małe, aby zabezpieczyć Wasze potrzeby. Tak jak powiedziałem, będę starał się w tym roku już, bo już minęło półrocze, roku 2016, pracować tak, abyście byli zadowoleni ze swojego burmistrza, ze swojej rady, żebyśmy mogli podejmować bardzo trudne czasami, ale jak najbardziej sprawiedliwe uchwały, żeby społeczeństwo, które na nas w tej chwili patrzy, bo ma taką możliwość, oceniało nas jako radę, która działa prężnie i tylko i wyłącznie ku dobru mieszkańców gminy Sąpolno. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą pracę wspólną w roku 2015. Liczę na dalszą współpracę w roku 2016 i w czasie trwania tej kadencji Rady i mojej. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory będziemy się dobrze rozumieli, wykonując nasze
mandaty radnego, sołtysa i burmistrza. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Punkt 8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Sąpolno. Projekt uchwały mają Państwo w swoich materiałach. Czy komisje zajmowały się tym tematem? Opinia pozytywna. Proszę może Pana Burmistrza o przedstawienie. Szanowni Państwo, na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady przedstawiłem Państwu i omówiłem te zmiany, które macie w dokumentach oraz zaproponowałem autopoprawkę. Autopoprawka dotyczy zwiększenia środków na ochronę i ochronę i konserwację zabytków. Jest to dział 921. Bardzo bym prosił o dopisanie, bo tego Państwo nie macie w materiałach. Dział 921, rozdział 921-20, paragraf 27-20, zwiększenie o 50 tysięcy złotych i oczywiście musi nastąpić zmniejszenie w paragrafie 957, nadwyżka z lat ubiegłych, minus 50 tysięcy złotych. Jest to propozycja, która pozwoli za moment też podejmować inne uchwały dotyczące podziału środków na zabytki. I proszę Państwa, już przy tym punkcie chciałbym Państwu powiedzieć i zaproponować tak oficjalnie, jaki jest proponowany przeze mnie podział środków na ochronę zabytków, który za moment będziecie Państwo głosowali w oddzielnych uchwałach. A więc proponuję, aby w tym roku przeznaczyć 50 tysięcy złotych dla parafii lub stówek, 50 tysięcy złotych dla parafii lub stów, 50 tysięcy złotych dla parafii Racięcice, 50 tysięcy złotych dla parafii Sąpolno ...40 tysięcy złotych dla parafii Lubotyń i 10 tysięcy złotych dla parafii Augsburskiej, Ewangelicko-Augsburskiej w Sąpolni. To będą kwoty, które proszę wpisać w projektach uchwał, które za chwileczkę będą podejmowane, a przesunięcia już tutaj Państwu przedstawiłem, paragrafy, z których chciałbym zaproponować przesunięcie. I jeszcze jedno, nie wiem, czy omawiać tę pierwszą część przesunięć na komisji, wyjaśniłem. Myślę, Państwu, że to było już omówione wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Najpierw głosujemy autopoprawkę. Kto? Wszyscy z tą autopoprawką, rozumiem, się zapoznali, bo takie były ustalenia na komisji. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie 15 głosów za. Teraz głosujemy cały projekt uchwały wraz z autopoprawką. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Sąpolno wraz z przegłosowaną autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 głosów za. Uchwała jednogłośnie zostaje podjęta. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Udzielenie pomocy finansowej dla gminy Babiak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w miejscowości Lubotyń. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Komisje zajmowały się tym tematem. Opinia pozytywna. Czy są jakieś pytania? Ja tylko Panie Przewodniczący wyjaśnię, bo to jest troszeczkę inna uchwała jak przy parafiach, bo żeby dofinansować
zabytek, który jest, leży na terenie gminy Babiak, musimy dofinansować gminę, tak? Nie dofinansowujemy bezpośrednio parafii Lubotyń, tylko poprzez gminę, poprzez Radę Gminy w Babiaku musimy przeznaczyć te środki. Dobrze. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Babiak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w miejscowości Lubotyń. Rozumiem, wszyscy kwotę 40 tysięcy wpisali. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za, 3 wstrzymujące. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 10 porządku obrad. Przyznanie dotacji parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racińcicach w gminie Sąpolno na wykonanie drugiego etapu robót budowlanych i renowacyjnych chodnika przebiegającego wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Komisje zajmowały się tym tematem. Opinia pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Myślę, że wszyscy tutaj już zgodnie z tym, co Pan Burmistrz mówił, wpisali kwotę, wykropkowane miejsce 50 tysięcy. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie przyznania dotacji parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racińcicach w gminie Sąpolno na wykonanie drugiego etapu robót budowlanych i renowacyjnych chodnika przebiegającego wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za, 3 wstrzymujące. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 11 porządku obrad. Przyznanie dotacji parafii rzymskokatolickiej świętej Jadwigi w Lubstowie na wykonanie drugiego etapu renowacji dzwonnicy i ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Lubstowie, tak, chwilkę, bo mi przeskoczyły kartki. Komisje zajmowały się tym tematem. Opinia pozytywna. W miejsce wykropkowane wpisujemy kwotę 50 tysięcy złotych, tak jak było na komisjach. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej świętej Jadwigi w Lubstowie na wykonaniu drugiego etapu renowacji dzwonnicy i ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za, 3 wstrzymujące. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 12 porządku obrad. Przepraszam, wszystkie są podobne. Przyznanie dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Sąpolnie na wykonanie remontu kaplicy świętego Hieronima na Puszczy. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Komisja zajmowała się tym tematem. Opinia pozytywna. Wykropkowane miejsce wpisujemy kwotę 50 tysięcy złotych. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Sąpolnie na wykonanie remontu kaplicy świętego Hieronima na Puszczy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 13 porządku obrad. Przyznanie dotacji parafii ewangelicko-augsburskiej świętego Ducha w Koninie na prace konserwatorskie, restauratorskie i robót budowlane w zabytkowym kościele ewangelickim w Sąpolnie. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Komisja zajmowała się tym tematem. Opinia pozytywna. Proszę w wykropkowane miejsce wpisać kwotę 10 tysięcy złotych. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie przyznania dotacji parafii ewangelicko-augsburskiej świętego Ducha w Koninie na prace konserwatorskie, restauratorskie i robót budowlane w zabytkowym w kościele ewangelickim w Sąpolnie.
odczytałem dosłownie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za, 1 wstrzymujący. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 14 porządku obrad. Przyznanie dotacji parafii rzymskokatolickiej świętego Mateusza w Lubstówku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym w Lubstówku. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Komisja zajmowała się tym tematem. Pozytywna opinia. Wykropkowane miejsce. Proszę o wpisanie kwoty 50 tysięcy złotych. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej świętego Mateusza w Lubstówku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym w Lubstówku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za, 3 wstrzymujące. Uchwała zostaje podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To będzie punkt 15. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Czy komisja zajmowała się tym tematem? Opinia pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. A więc przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10 głosów za, 5 przeciw. Uchwała zostaje podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje. Ja jeszcze opowiem, bo mam. Proszę, panie burmistrzu. Jeszcze, proszę państwa, udzielam informacji dotyczącej remontu w Lubstowie, o którym pan Krzysztof Piasecki się pytał. Tam chcielibyśmy, proszę państwa, naprawić jeden dach w Lubstowie, ale problem jest jeden, że praktycznie wszystkie budynki, które są w Lubstowie komunalne, są to już wspólnoty. Musimy się ze wspólnotami dogadać, w jaki sposób, czy wspólnoty również zamierzają partycypować w kosztach tych remontów. Jest tylko jeden, H15 jest, gdzie jest właścicielem tylko gmina, ale wszystkie inne, będzie spotkanie, która wspólnota zechce, bo tam praktycznie wszędzie są jeszcze eternity. Jedna jest 15, tam gdzie Państwo Kałuża mieszkają, to jest gminny budynek, ale tam nie tylko wymaga remontu pożycie dachowe, ale również okna, tam jest kapitalny remont tego budynku, gdzie Państwo Kałuża mieszkają. Także będziemy rozmawiali ze wspólnotami, która wspólnota jest przygotowana na to, aby współfinansować również ten remont, będziemy go realizować. Procedura klęski, gradobicia, które miało miejsce, nawiedziło Marianowo, Racięcice, jest wszczęta. Mamy nadzieję, że tutaj to szybko załatwimy my na poziomie gminnym. Bagno remont, pojedziemy, zobaczymy, czy tutaj radny Zieliński zgłaszał, pojedziemy, zobaczymy, czy faktycznie już po tym wykonaniu ekspertyzy, powiedzmy tak, przez panią Skramska, czy w tej chwili ten remont jest tam konieczny, czy faktycznie ta droga jeszcze mogłaby poczekać tym remontem. W Incedlecie teren do wykoszenia, myślę, że w tym tygodniu na pewno go wykonamy, żeby na weekend już było tam przygotowane. O państwa Klonowskich państwu powiedziałem i ograniczenie prędkości w Wierzbiu zgłaszał radny Nijak. Też zwrócimy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo to oni są administratorem tego, aby zwołali komisję, która stwierdzi możliwość tam ograniczania prędkości. Dobrze, dziękujemy. Czy wszyscy otrzymali odpowiedzi na swoje pytania? Widzę, że tak. Punkt kolejny, 17 porządku obrad. Wolne głosy, komunikaty. Proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, też chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim tym, którzy się włączyli w organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, które się odbywały w okresie teraz międzysesyjnym. Mieliśmy
takiej imprezy w kolonii Lipiny, żeby nie pomylił miejscowości. Wczoraj impreza w Mokolnie, także myślę, że w Wierzbiu w sobotę, myślę, że chyba te trzy imprezy się odbywały w okresie międzysesyjnym, także dziękuję wszystkim, którzy się włączyli w organizację tych imprez. Mam już kolejne rozmowy, jesteśmy po rozmowach z kolejnymi osobami, które chciałyby takie imprezy u siebie wykonywać. Proszę Państwa, wczoraj rozmawialiśmy na imprezie w Mokolnie, żeby inaczej, jestem za tym, aby takie imprezy się odbywały, ale musimy w pewien sposób, proszę Państwa, wypracować pewien model, żeby nie było tak, że po imprezie w miejscowości X przychodzą czy następne sołectwa i robimy, bo my nie jesteśmy przygotowani, żeby się Państwo widzieli, tak? Te imprezy są organizowane, finansowane poprzez Dom Kultury. Plan finansowy był zatwierdzony w grudniu 2015 i stajemy czasami przed takim dylematem, jak pomóc, skoro nie ma na to środków. Także chcielibyśmy, abyście Państwo się zastanowili bardzo dokładnie, które sołectwo potrzebuje takich imprez. Myślę, że Komisja Oświatowa też powinna te wnioski w tym momencie później zweryfikować, przejrzeć, uzgodnić, żebyście Państwo nie poczuli się urażeni, że w jakimś sołectwie nie odbędzie się impreza, bo przyszliście do burmistrza, a on nie ma pieniędzy na to. No taka jest czasami sytuacja, że nie mam pieniędzy, skoro one nie były wcześniej zarezerwowane. W tym momencie tylko dzięki przychylności Rady, przecież pamiętacie, zwiększaliśmy te środki na organizację tych imprez, które już się odbyły. O, przepraszam jeszcze u Pana Przewodniczącego w Moskach. Był Dzień Dziecka, przepraszam bardzo. Także proszę Państwa, nie chcielibyśmy być zaskakiwani i żebyście Wy byli zaskakiwani przeze mnie później, tak? Że powiem, że nie robimy, bo nie ma środków. Czeka przed nami impreza w Lubstowie. Myślę, że już Panie Sołtys, w jakiś sposób z Panią Dyrektor ustaliliście, tam był konflikt znowu z terminem, tak? Ale proszę Państwa, trzeba rozmawiać, warto rozmawiać, bo tylko rozmawiając możemy wypracować jakieś wspólne stanowisko. Tylko trzeba też rozmawiać w odpowiednim czasie, bo naprawdę później mam wielki dylemat, tak? Co powiedzieć Państwu, jak przychodzicie z propozycjami różnego, z inicjatywami ze swojej strony, a ja rozkładam ręce i mówię, że nie ma na to środku. Mówimy dużo, że Dom Kultury, mało się dzieje i tak dalej. Możemy też nad tym podyskutować, ale też trzeba zrozumieć, że jeżeli Dom Kultury ma to, co ma już rozdysponowane w paragrafach, działach, rozdziałach, to oni też nie mogą się później dowolnie przesuwać, tak, środków. Dostają od nas miesięcznie w ratach, tak, to, co jest przyznane w budżecie. Także Pani Dyrektor też jest ograniczona pewnymi tutaj obwarowaniami finansowymi. Także jeszcze raz mówię, cieszę się, że się coś się dzieje, tak, w naszej gminie, że to widać, ale chciałbym, żebyśmy, mówię, troszeczkę zapanowali nad tym i zaplanowali rok 2017, żebyśmy wszyscy byli z tego roku 2017 zadowoleni. Była propozycja tutaj Pana Janka też kiedyś na komisji, żebyśmy przedyskutowali to i właśnie to powinniśmy zrobić. Czy robimy duże globalną imprezę, czy właśnie w poszczególnych sołectwach, przeznaczając na to też jakoś proporcjonalnie środki. Także to jest, myślę, że temat do szerszej dyskusji na komisji oświatowej, nie tylko może z radnymi, może z tymi właśnie liderami w Waszych środowiskach, bo na pewno tacy są. Chcielibyśmy, żeby oni tutaj też występowali. Zaplanujemy również, bo mamy taką informację, że dzięki organizacji, wspiera naszą spółdzielnię socjalną, są organizowane warsztaty szkoleniowe dla takich właśnie lokalnych liderów, dla osób, które chcą w przyszłości być liderami i będą dla nich specjalne warsztaty przygotowane. Także jeżeli Państwo byście sami chcieli w nich uczestniczyć lub macie kogoś, kto chciałby takim liderem na Waszym terenie być, to bardzo proszę o zgłaszanie tutaj do nas. Zmienię nazwiska takich osób, będziemy je dalej przekazywać do WS-u. Proszę Państwa, jeszcze w mojej informacji powiem tak, że już poprzednio na rozpoczęcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej rozegraliśmy mecz. Tu się w Sompolnie wszystko zaczęło, tak, Mistrzostwa Europy się zaczęły w Sompolnie. Chcemy również, bo już niedługo będzie końcówka tych mistrzostw, myślę, że już nie spotkamy się na sesji, chcemy przygotować kolejny mecz rewanżowy, dać szansę policjantom i strażakom,
Także tutaj zapraszam wszystkich w garniturach na boisko sportowe na Orliku 8 lipca, tak? 8 lipca na Orliku zapraszamy na mecz rewanżowy. Mam nadzieję, że znów go wygramy. Także przy waszym udziale. Dziękuję wszystkim tym, którzy o 18. Dziękuję, proszę państwa. Powinniśmy spotykać się nie tylko tutaj w tych garniturach i pod krawatami na sali sesyjnej, ale również na boisku. Cieszę się z udziału wielu radnych w tym spotkaniu na boisku. Cieszę się za to, z tego tytułu, że patrzę na panią Małgorzatę Malicką, która nie występowała na boisku, ale z całą rodziną kibicowała tutaj nam obecnym. Także dziękuję pani Małgorzacie za jej obecność. Bardzo ważna obecność. Dziękuję naszemu bramkarzowi, który też nie trenował, a spisywał się rewelacyjnie na bramce. Tak, dziękuję radnemu Kowalskiemu, który również celnie strzelał do bramki. O królowi strzelców przede wszystkim, proszę państwa, ale on najczęściej trenuje z nas wszystkich, także panie przewodniczący, jeszcze raz gratulacje. Zapraszamy was serdecznie i radnych sołtysów, jeżeli sołtysi chcecie z nami na boisku wyjść, miejsce dla was jest, czekamy na was, bo musieliśmy się posiłkować osobami z klubu sportowego, ale tutaj pan przewodniczący samorządu już tutaj na mnie spojrzał, że również członek samorządu lokalnego miasta Sąpolno, pan Jankowski. Ale jeszcze raz poproszę, żebyście potraktowali to nie jako formę żartu, tylko formę naprawdę takiego spotkania integracyjnego. Był tort w postaci boiska ufundowany przez firmę Waldi. Mam nadzieję, że na zakończenie również przygotujemy dla was może mniej słodką niespodziankę, ale bardziej treściwą niespodziankę. Proszę państwa, nie chciałem tego wcześniej mówić, a teraz chyba jest od tego odpowiedni moment. Chciałbym jeszcze raz podziękować za udzieloną absolutorium i serdecznie wszystkich tutaj obecnych zapraszam na wspólny obiad do lokalu Michała na ulicy Warszawskiej. Jeżeli państwo możecie, to przyjmijcie to zaproszenie. Od razu po sesji zapraszam na salę do pana Michała Słodkiewicza na ulicy Warszawskiej. Zaproszę jeszcze kierowników wydziałów z urzędu, bo tak jak powiedziałem, czuję się również w obowiązku im podziękować, może nie całym wydziałom, bo byśmy tutaj urząd by musiał być zamknięty, ale kierowników również poproszę, aby przyjęli to wasze podziękowanie w postaci absolutorium. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę, pan radny Bartosik się zgłasza. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja skorzystam jeszcze z okazji i też taka myślę, że bardzo miła informacja. W dniu wczorajszym odbył się w miejscowości Kleczew 26. Regionalny Przegląd Amatorskich Orkiestr Dęta. Informacja: Orkiestra Sopoleńska, Orkiestra Dęta zdobyła pierwsze miejsce w muzyce koncertowej, pierwsze miejsce w muzyce marszowej. Również w nasze ręce trafił puchar dla najlepszego kapelmistrza. Wszystkich orkiestr biorących udział w konkursie na ręce pana kapelmistrza Macieja Gwoździa oraz czwarta nagroda dla najlepszego zespołu tanecznego dla grupy Majoretek, również działających przy Sąpoleńskiej Orkiestrze Dętej. Także puchar odebrała i podziękowania pani instruktor i choreograf, pani Michalina Trawińska. Także praktycznie Sąpolno zabrało wszystko, co było do wzięcia. Także dziękuję bardzo. Gratulujemy naszej orkiestrze. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, zamykam dyskusję w punkcie 17. Punkt 18 porządku obrad. Zakończenie obrad 23. sesji Rady. Wobec wyczerpanego porządku obrad zamykam posiedzenie 23. sesji Rady Miejskiej w Sąpolnie.